co dzieje się z nami po śmierci? Czy można wówczas kontaktować się z osobami żyjącymi? Czy nasze ciało musi ulec rozkładowi? Dziś przedstawimy fakty, które zaprzeczają codziennym przeświadczeniom. Opowiemy o kapłanie, który jest jedną z najbardziej tajemniczych postaci w historii Polski. O widzialnych i niewidzialnych losach świętego Andrzeja Boboli. Strachocina, mała wioska na południowym wschodzie Polski. Tutaj przez kilka lat dochodzi do tajemniczych zdarzeń związanych z postacią w ciemnej sutannie, która przez kilka lat nęka i niepokoi mieszkańców. Ksiądz Józef Niźnik po objęciu probostwa w Strachocinie w maju 1983 roku usłyszał pukanie do okna, po czym poczuł silne uderzenie. Ktoś uderzył mnie w prawe ramię. Podniosłem się. Patrzę, nade mną stoi postać. Rzuciłem się. Właśnie biegłem tutaj do... Tu był stolik. No w pierwszej chwili uważałem, że jest to napad na plebanię. Była druga godzina w nocy. Ksiądz proboszcz Józef Niźnik widzi przed sobą charakterystyczną, zwalistą postać w czarnej sutannie i z ciemną brodą. Czego chce ów człowiek? Skąd przychodzi i kim jest? Nie wiedziałem, że to jest święty Andrzej Bobola. A później, o tej samej godzinie zawsze, objawiał mi się przez znaki. I ten jego znak to było pukanie w drzwi. No, najczęściej chodzi o to, żeby się pomodlić za nich. Oni nie mówią, to są na ogół bardzo tajemnicze zjawiska, gdzie widzący może mieć nawet wątpliwości, czy śni, czy to jest na jawie. Tu nie chodzi o ustalanie w szczegółach, jak to naprawdę jest, ale na pewno to należy potraktować jako znak, że zmarły czegoś oczekuje i na pewno oczekuje modlitwy. I podczas ostatniego spotkania, to było nie w śnie żadnym, to było jak najbardziej na jawie, w pełni świadomie, przy zaświeconym świetle. To było jakby takie wejście świętego Andrzeja Boboli. To nie były takie słowa na wzór ludzki. To było jakby przeniknięcie tego głosu i tej obecności mnie całego. Te niezwykłe spotkania powtarzają się przez 4 kolejne lata. Lęk, dezorientacja, niepewność. Czy to jedynie przewidzenie, czy może opętanie? Ksiądz Józef Niźnik postanowił przerwać ten narastający koszmar, próbując porozumieć się z tajemniczym gościem. W nocy z 16 na 17 maja znów usłyszał pukanie. Kiedy zadałem pytanie, kim jesteś i czego chcesz, wtedy usłyszałem odpowiedź: jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Kiedy podjąłem się realizacji tych słów, wprowadzenie je w życie, od tego czasu ta postać już się nigdy nie zjawiła. Andrzej Bobola urodził się w Strachocinie w 1591 roku. Co roku przybywa tu wielu pielgrzymów. Wszyscy mają nabożeństwo do świętego, który w tak gwałtowny i niecodzienny sposób po własnej śmierci prosił upamiętnienie swojej działalności. Jaki był za życia? Rodzina Boboli była znana z temperamentu. Wśród jego krewniaków było wielu znakomitych żołnierzy, ale było też dwóch sprawców zabójstw. Andrzej Bobola, sam krewki z natury, mimo to wybrał zakonny habit i wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jego droga do kapłaństwa nie była jednak pozbawiona trudności. Andrzej Bobola studiował teologię i filozofię na Uniwersytecie Wileńskim. Świetnie znał łacinę i grekę. Nauka nie sprawiała mu trudności. Tym większym zaskoczeniem dla wszystkich był niezdany egzamin, kluczowy dla jego przyszłości. Nie zdał natomiast tego decydującego egzaminu, który decydował właśnie o dopuszczeniu do profesji i decydował o tym, czy pójdzie w kierunku naukowym, będzie studiował dalej teologię i później wykładał, czy też pójdzie do innej pracy. Profesorowie i współmieszkańcy jednym tchem wymieniali wady Andrzeja Boboli: obżartów, pijak i impulsywny gaduła. Te wszystkie cechy czyniły wątpliwymi dopuszczenie go do ślubów jezuickich. Przełożeni zadecydowali o 4-letnim odroczeniu przyrzeczeń. Z racji tego swojego trudnego charakteru odkładano profesję 4 ślubów zakonnych i ten człowiek musiał wiele pracować nad sobą. Przez lata musiał rzeźbić swój charakter,
żeby zmienić siebie. Zwycięską próbą dla rozwoju duchowego Andrzeja była epidemia w Wilnie. Dżuma dziesiątkowała ludność. Bobola został w mieście i niósł duchową pomoc umierającym. Sam szczęśliwie uniknął zarażenia. To obcowanie z najbardziej bezradnymi ludźmi ukierunkowało jego działalność na zawsze. Już po epidemii pozostał wśród biednych i zapomnianych przez świat. Głosił Ewangelię, chrzcił i przygotowywał do sakramentu komunii tam, gdzie królowała ciemnota i zaboby. Niósł Chrystusa mieszkańcom Białorusi, w miejscu ścierania się dwóch religii, katolicyzmu i prawosławia. On był, jak to się często mówi, duszochwatem. Był ogromnie zaangażowanym duszpasterzem, wielu prowadził do wiary i wielu nawracał także na wiarę rzymskokatolicką i przez to narażał się. Praca duszpasterska na Kresach była niezwykle niebezpieczna. Każdy mógł okazać się wrogiem. Denuncjacje na osoby otwarcie głoszące katolicyzm nie były rzadkością. W XVII wieku zamordowano tam kilkunastu jezuitów. I prawosławni katolicy, jeśli coś chcieli zrobić, to siebie nawzajem nawrócić. Rzecz w tym, czy owo głoszenie Ewangelii dokonuje się środkami pokojowymi, przy poszanowaniu wolności człowieka i jego przekonań, czy na siłę, czy przy pomocy miecza. Pomimo niewygody i ekstremalnie trudnych warunków, Andrzej Bobola, mierząc się ze swymi wadami, przez wiele dni nie je i nie pije. Z nikim również nie rozmawia, chyba że po to, by spowiadać i ewangelizować. Działalność ewangelizacyjna Andrzeja Boboli przysporzyła mu wrogów wśród duchowieństwa prawosławnego i wśród kozaków. Przez ostatnie kilka lat niektórzy wręcz polowali na jego głowę. On jednak nie zaprzestawał swoich wędrówek po Podolu i głoszenia Słowa Bożego. 16 maja 1657 roku doszło do tragedii. Tamtego dnia Andrzej Bobola szedł, by odprawić mszę koło Janowa Poleskiego. Watacha konnych oprawców doskonale wiedziała, gdzie go szukać. Tam, gdzie krzyż stał, bo tam była kapliczka. I on tam odprawiał. I w tym czasie, kiedy odprawiał służbę mszę świętą, to go tam schwycili. Przywiązali do konia. I tak ciągnęli aż tu, do tego błota. Andrzeja Bobole dopadła grupa kozaków. Wlekli go na powrozie za koniem, potem bili i kopali. Wszystko po to, by zapytać, czy wyrzeknie się swojej wiary. Pobity i upokorzony trwał w postawie pełnej przebaczenia i godności. Powiedział, że niczego nie pragnie tak, jak pozostać w wierze katolickiej. Wówczas oprawcy zawlekli go do rzeźni i poddali torturom. Starto mu skórę z pleców na kształt ornatu. Oskalpowano część głowy tak, by rana przypominała tonsurę. Wyłupiono mu oko i odcięto język. Był chyba najwymyślniej torturowanym męczennikiem za wiarę. Na konającego wciąż nastawali oprawcy, kusząc, by wyrzekł się wiary. Po ostatnim nie zadano mu śmiertelny cios w serce. Bobola zginął w maju 1657 roku w Janowie Poleskim z rąk kozaków. Miejsce jego pochówku było nieznane. Jednak 45 lat po swojej śmierci Andrzej Bobola w niezwykły sposób przypomniał o sobie. W któryś kwietniowy wieczór 1702 roku ukazał się rektorowi Kolegium Pińskiego, księdzu Marcinowi Godebskiemu, i powiedział mniej więcej tak: jesteś zatroskany o los waszego kolegium, szukasz orędowników, ale przecież ja wam mogę pomóc. I pomógł. Podczas tego spotkania z rektorem kolegium kazał odnaleźć trumnę ze swoim ciałem. Po ledwie trzech dniach poszukiwań odnaleziono skrzynię z napisem Andreas Bobola ad Cosacis Accisus, czyli Andrzej Bobola zamordowany przez kozaków. Trumnę otwarto ponad 45 lat po męczeńskiej śmierci, ale prochów nie znaleziono.
W środku było doskonale zachowane ciało świętego. Nauka zna zjawisko naturalnej mumifikacji. Wymaga ono jednak szczególnych warunków, odpowiedniej wilgotności powietrza i jego przepływu w miejscu pochówku. W przypadku Andrzeja Boboli żaden z tych warunków nie został zachowany, a wszystkie inne szczątki pochowane w tym miejscu uległy rozkładowi. Dlaczego tak się stało? Najszybciej ciało ulega rozkładowi na powietrzu, nieco wolniej w wodzie, natomiast najwolniej ulega rozkładowi w ziemi. Duże znaczenie ma to, jaki rodzaj jest ziemi, w której zostało ono pochowane. I tak w glebie piaszczystej, suchej może dojść do mumifikacji ciała, do mumifikacji zwłok, czyli wyschnięcia ich i zakonserwowania na długie, długie lata. Podobnie może dojść w glebach o odczynie kwaśnym, tak zwanych glebach torfowych, gdzie dochodzi do tak zwanego przeobrażenia torfowego, w którym to stanie zwłoki również są zachowane przez wiele, wiele lat w dobrym, że tak powiem, wyglądzie. To było zaskakujące, że gdy po 45 latach odnaleziono trumnę, otwarto trumnę, zauważono dobrze zachowane ciało ludzkie, choć zmasakrowane straszliwie, to było tym dziwniejsze, że przecież ono było przechowywane w podmokłym terenie nad rzeką Piną, a jednak tak zachowało się. Normalnie kilka lat po śmierci z ludzkiego ciała pozostają jedynie kości, po kilkudziesięciu jedynie proch. Wieść o cudzie ciała niezniszczalnego rozeszła się po całym świecie. Do trumny przybywali pielgrzymi wszystkich stanów, od chłopów, przez szlachtę, aż po króla Augusta II, który dziękował za swoje uzdrowienie. Wśród pielgrzymów byli także grekokatolicy i prawosławni. Ten fakt, że ciało niektórych zmarłych, którzy zmarli w opinii świętości, nie ulega rozkładowi, nie ulega temu zniszczeniu, jest przeżywany jako właśnie jakiś znak. Otóż znak czego? Często uważa się, że chodzi tutaj o znak ich osobistej świętości. Kościół przede wszystkim nadaje temu pewien kontekst. Jest to jakby ta pierwocina zmartwychwstania. Andrzej Bobola po raz drugi przypomina się światu. Wówczas ukazał się ojcu Alojzemu Korzeniowskiemu, który był wielkim sceptykiem. To, co powiedział, rzeczywiście spełniło się. Po 100 latach. W 1819 roku Polska była w rękach 3 mocarstw. Właśnie taki czas Andrzej Bobola wybrał na spotkanie z dominikaninem Alojzem Korzeniewskim. Wówczas pokazał zakonnikowi przez okno jego celi wizję przyszłości. Pokazał straszliwą wojnę i zapowiedział, że gdy ta wojna, którą właśnie widzi w tej swojej wizji, zakończy się, Polska odzyska niepodległość, a on zostanie jej głównym patronem. 100 lat później kończy się pierwsza wojna światowa i spełnia się przepowiednia. Ale już w 1920 roku niepodległość II Rzeczpospolitej jest zagrożona. Ciągnąca na nasz kraj armia sowiecka to nie tylko zagrożenie dla Polski, ale także realne zagrożenie dla religii. W sierpniu front doszedł do Wisły. Walki toczyły się na przedmieściach Warszawy. Na front jeździło się tramwajem 18 do Stalowej i tam już gwizdały kule. Do połowy sierpnia to rzeczywiście była sytuacja groźna. Dokładnie w tym samym czasie w katedrze i wszystkich większych kościołach Warszawy, a także na Placu Zamkowym odmawiana jest uroczyście nowenna do Andrzeja Boboli. Miałam może 7 lat. Była wielka uroczystość na Starym Mieście. Była ogromnie uroczysta msza. Były relikwie Bobolego. 9
Ostatni dzień nowenny przypada w przeddzień decydującej bitwy. Bitwy wygranej przez Polaków. I to się nagle zmieniło. To tylko można nazwać cudem. Naprawdę, to nie jest żadna przesada. Cud nad Wisłą to nieoczekiwane załamanie się ofensywy komunistycznej i wycofanie się wojsk było już wtedy przypisywane Andrzejowi, a więc on jak gdyby dodatkowo potwierdził, że w tej nowej, ale jeszcze zagrożonej bardzo Polsce naprawdę patronuje, stara się jej pomagać. Czy wierzyć w cud? Zawsze wierzę, ale kto spowodował? Bóg. Czy to przez Bobolę, czy Matkę Boską Częstochowską, czy przez Marszałka Piłsudskiego, to jest wszystko jedno, ale był cud. To był cud. Armia nieprzyjaciela wycofuje się w rozsypce, jednak na terenie Rosji Sowieckiej nadal pozostaje ciało Andrzeja Boboli. Wkrótce bolszewicy wtargnęli do kościoła, w którym znajdowały się relikwie. Otworzyli trumnę, zdarli szaty liturgiczne z ciała męczennika i uderzając o ziemię usiłowali zniszczyć ciało. Jednak daremnie. Zwłoki nie rozpadły się. W protokole stwierdzono, że zwłoki są w dobrym stanie. Nie był to jednak koniec profanacji. Władze postanowiły z relikwii zrobić eksponat na wystawę higieniczną Ludowego Komisariatu Zdrowia. Mama moja była wtedy taką jeszcze bardzo małą dziewczynką, miała być może 3 lub 4 lat. I poszła z moją babcią, to znaczy ze swoją mamą, do tak zwanego Muzeum Ateistycznego. I w tym muzeum było wystawione ciało świętego, które się nie psuje. Był zupełnie tak, jak był żywy. A on był zupełnie nagi, zupełnie goły, bo komunisty tak zrobili, że jakbyś to była jakaś tam figura anatomiczna po prostu. Komuniści liczyli, że na oczach zwiedzających relikwie zaczną się rozkładać. Nic takiego jednak nie nastąpiło, natomiast z dnia na dzień coraz więcej zwiedzających zatrzymywało się i modliło koło gabloty z umęczonym ciałem. Te ciała tam były, prawda? Nie kwestionowano ich niezniszczalności tych ciał. Natomiast próbowano pokazać jakiś koszmar, jakiś horror, prawda, tego. De facto przemieniało się to w zjawisko nieformalnego, nielegalnego wtedy z punktu widzenia tego reżimu kultu. Nieoczekiwanie katolicki ksiądz, który przed laty zginął z rąk kozaków, jest czczony przez prawosławnych chrześcijan w samym centrum komunizmu. Już stare kobiety, stare takie babci przychodzili do tego ciała, w ten muzeum i na kolanach płakali przed nim, jak przed świętym. I modlili się za Rosję i za nasze przyszłość, budущее, przyszłość, tak? Żeby Bóg znów królował w Rosji. Andrzej Bobola stał się w Rosji niewygodny. W 1923 roku staraniami dyplomatycznymi Stolicy Apostolskiej udało się relikwie świętego przewieźć do Rzymu. Sowieci zastrzegli jednak, że w żadnym razie ciało nie może trafić do Polski. Trumna z ciałem powędrowała przez Odessę i Konstantynopol do Rzymu. Tam 17 kwietnia 1938 roku w Bazylice świętego Piotra odbyła się kanonizacja Andrzeja Boboli. 281 lat po jego męczeńskiej śmierci. Miesiąc po uroczystej kanonizacji, bohater, prorok i patron Polski wraca do kraju. Relikwie Andrzeja Boboli przebyły długą wędrówkę, zanim trafiły do Polski. W 1923 roku, dzięki zabiegom dyplomatycznym Watykanu, władze sowieckie zgodziły się na przeniesienie ciała świętego do Rzymu. Kiedy 15 lat później Andrzej Bobola wracał do Warszawy, Polacy zgotowali mu największą manifestację religijną dwudziestolecia międzywojennego. Prochy świętego polskiego Andrzeja Boboli, powracające do kraju po wielu latach tulaczki, zostały powitane w ojczyźnie chrześcijańskiego rycerza kresowego Polski z czcią należną jego chwale apostolskiej. Miejscem stałego spoczynku relikwii świętego Andrzeja Boboli w stolicy obraną została kaplica ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej.
Andrzej zaczyna być tym, który przychodzi tuż przed tą straszliwą zawiruchą, jaką była II wojna światowa. Pan Bóg dał nam Andrzeja tuż przed II wojną światową po to, żeby jakoś ludzi przygotować do tego, co nastąpi. Ci, którzy zetknęli się z Andrzejem Bobolą, przyznają, że to spotkanie miało zasadniczy wpływ na ich życie. Niektórzy przyjaźń ze świętym traktują bardzo konkretnie. Dziś ciało Andrzeja Boboli znajduje się w ołtarzu głównym sanktuarium na Rakowieckiej. Każdego roku przybywa ludzi, którzy właśnie tu i w sanktuarium w Strachocinie wypraszają sobie za pośrednictwem tego wielkiego świętego nawrócenie i uzdrowienie. To jest niedaleko Rzeszowa. Taka mała miejscowość, gdzie mężczyzna zachorował na raka. Na jelitach były guzy i potrzebna była operacja. Przyjeżdżając do Strachociny, modląc się do świętego Andrzeja Boboli. Kiedy miał pójść do szpitala, drugie badania okazały, że guzy zupełnie zniknęły. Sam złożył to świadectwo i przypisuje, że święty Andrzej Bobola go uleczył. 50 lat temu Felicja Szlachciarz jako 8-miesięczne dziecko zachorowała na ciężkie zapalenie płuc. Zaprzyjaźniony lekarz bezradnie obserwował błyskawiczne postępy choroby. Wreszcie uprzedził mamę dziewczynki, by przygotowała się na śmierć dziecka. Wówczas mama Felicji przypomniała sobie, że są w domu relikwie świętego Andrzeja Boboli. Poszła do pokoju, przyniosła mi te relikwie i położyła mi na piersi. Opuściły wtedy wszystkie kobiety pokój i wyszły już do innego. I w tym momencie ja zostałam tam sama. I po jakimś krótkim czasie mama zaglądała do mnie, czy ja w ogóle jeszcze żyję, czy oddycham, jak mój stan ogólnie wygląda. Wtedy, gdy weszła do pokoju, to ja byłam oblana zimnym potem i wręcz przeciwnie, byłam zaróżowiona i uśmiechnęłam się do mamy. Dziecko błyskawicznie wróciło do zdrowia. Lekarz, który przyszedł nazajutrz, nie mógł uwierzyć w uzdrowienie. Lekarz, który miał przywieźć mi akt zgonu, przyjechał na drugi dzień i zapytał, kiedy nastąpił zgon. Mama jednak trzymała mnie na ręce i on nie uwierzył w to, że to jest w ogóle sprawa normalna i mówi, to jest niemożliwe, to jest po prostu cud, to jest cud. Bo on mnie widział już na karcie zgonu wypisanej. Andrzej Bobola, święty, działa jako ten, który potrafi wyprosić nawrócenie, jako ten, który potrafi wyprosić zdrowie. Tylko trzeba właściwie na świętego Andrzeja Bobolę popatrzeć. Wiedziałam, że małżeństwo moje się już powoli rozpada. Dzieci mnie szanują, dzieci mnie się boją. Co robić, żeby już z powrotem tego pijaństwa nie rozpoczynać? I miałem taki wewnętrzny głos. Przyszedł do mnie Andrzej Bobola też w nocy. Miałem wewnętrzny głos i powiedział mi, weź różaniec, módl się na różańcu. No jak módl się na różańcu? Ja nawet nie umiem się modlić na różańcu. Ja nawet nie mam różańca. Andrzej Bobola mówi, nie musisz się modlić w domu, przed obrazem. Módl się, gdzie jesteś, w pracy, w polu, gdzie jesteś. Tam se odmów dziesiątkę różańca. Tak się trzeba modlić. To nie jest tak, że mnie się tam przewidziało. Ja już 2 lata nie piję. Mówimy, że święci się nami opiekują. To prawda, tylko trzeba bardzo na tę opiekę uważać. Bo proszę zauważyć, kogo my wzywamy, żeby się nami opiekował. Również tych, którzy siebie samych nie ustrzegli, ale którzy siebie narazili na śmierć męczeńską. Święty Andrzej Bobola jest tylko pośrednikiem. To nie on uzdrawia, to nie on przemienia. On tylko wyprasza łaski u Pana Boga i to trzeba bardzo ludziom podkreślać. I to wiem, że to musimy wszyscy robić. I drugie, co jest bardzo ważne, to jest to, że on ma być patronem Polski. Ale my musimy mu w tym pomóc. Rodzi się pytanie, czy my możemy świętemu pomóc? Możemy. Powinniśmy podjąć wielką pracę i wielką modlitwę, żeby to jak najszybciej się stało. Bo według zapowiedzi
wtedy, kiedy on będzie patronem Polski. Polska rzeczywistość będzie inna. Doczesny żywot Andrzeja Boboli pozbawiony był spektakularnych sukcesów. Jednak jego losy są najlepszym przykładem na to, że najbardziej fascynujące czeka nas dopiero po śmierci. Dopiero wtedy zaczyna się prawdziwe życie.